Oto w świecie sportów olimpijskich są sędziowie judo, między innymi pani Krystyna Macioszczyk, która jest prezesem polskich sędziów judo. Chcę Państwu pokazać wszystkie te okrzyki oraz gesty, które Państwo widzicie. Tutaj sędzia Adam będzie robił za model, a pani Krystyna będzie mówić, co dany gest i dane słowo oznacza. Walkę judo sędziuje trzech sędziów na macie, jeden na środku, a dwóch z boku przy tablicach, którzy dla widzów są niewidoczni. Sędzia na macie porusza się za zawodnikami i kiedy podniesie rękę do góry wysoko, to oznacza ippon. Ippon kończy walkę. I oznacza to, że jeden zawodnik wygrał, zdecydowanie wygrał przed czasem. Przed czasem można wygrać poprzez rzut spełniający wymagania, poprzez założenie trzymania, poprzez założenie dźwigni skutecznie. W każdym razie na wiele sposobów, ale zawsze sędzia wtedy podnosi rękę do góry w geście zwycięstwa. Akcja jest trochę niżej punktowana, wtedy sędzia ogłasza wazari. Czyli rękę wysuniętą do boku. Oznacza to, że punkty zostały przydzielone jednemu z zawodników, natomiast walka toczy się dalej. Takich punktów może być nieskończona ilość, nie ma żadnego ograniczenia. Wygrywa ten zawodnik, który takich więcej punktów zrobił. Walka jest, toczy się w czasie rzeczywistym. Od czasu do czasu jest przerywana. Wówczas sędzia wyciąga rękę do przodu gestem mate. Wtedy walka jest zatrzymywana. Najczęściej zawodnicy wracają na swoje miejsca, w których rozpoczynali zawody i sędzia ogłasza do boju, do walki, bez już gestu, ale okrzykiem. Hajime oznacza start i stop. Hajime i mate. Shido. W walce również może się zdarzyć, zawodnicy wykonają jakieś akcje zabronione, które są niedopuszczalne. Judo działa według reguł opisanych w przepisach walki i pewne sytuacje są niezabronione. Na przykład nie można uderzać, nie można ciągnąć, blokować mocno i tak dalej. Wtedy wówczas sędzia każe takiego zawodnika gestem pokazując, co zostało, jakie zostało przewinienie. Może zablokowanie pokaż, Adam. Gest, tak. I co robi wtedy? Każe karę shido, mówiąc to. Shido może zawodnik zebrać takich shido tylko trzy. Trzecie shido oznacza już dyskwalifikację i walkę przeciwnika, zwycięstwo przeciwnika przed czasem. Takiego jak trzymanie. Zawodnik po przewróceniu się po walce w parterze może utrzymać jeden drugiego, tego, który leży na plecach, trzyma przez 20 sekund. To również oznacza ippon. Sędzia ogłasza trzymanie, wykonując gest saikomi. Cofa tą rękę, czas leci. Jeżeli ono się przerwie, będzie trwało 20 sekund, wówczas ogłasza ippon, czyli zwycięstwo przed czasem. Jeżeli wstrzymanie zostanie przerwane wcześniej, przestanie być założone, sędzia pokazuje komendę toketa, czyli przerwanie trzymania. I to wszystko, takie gesty możecie Państwo zobaczyć na macie wśród sędziów. Może lepiej to potrafi, nie wiem, pozwoli Wam zrozumieć to, co się dzieje na macie. Pani Krystyno, jest tak, też tak zwany złoty punkt. Co on oznacza? Jeżeli walka skończy się, ta podstawowa walka, bez albo w równoważnym dorobkiem punktowym obydwu zawodników, to może być w ogóle bez punktów lub po jednym punkcie, to co mówiłam o tych punktach, w każdym razie jest tyle samo, wówczas następuje dogrywka. Jest to dogrywka do... Na dwóch sposób można to wygrać. Raz, poprzez ocenę, zdobycie oceny, czyli każda następna ocena kończy walkę i jakby typuje zwycięzcę, lub poprzez kary shido. I to jest dużo trudniejsze, bo to jest, to tak naprawdę się biją do tego, aż któryś będzie miał większość tych kar shido na swoim koncie. Wówczas przegrywa. A załóżmy hipotetycznie, że jest remis punktowy 0-0. Jeden zawodnik ma dwie kary shido, drugi ma jedną karę shido. I w tej dogrywce ten, który ma jedną karę shido, zdobywa kolejną karę shido. To znaczy, że przegrywa? Nie, biją się dalej. Jeżeli zdobywa drugą, dostaje drugą karę shido, walka toczy się dalej. Bo nie ma przewagi, jest wtedy równo shido.
I dopiero kolejna kara Shido zakończy tą walkę. Czy łatwo zostać sędzią judo? I łatwo, i trudno, ponieważ sędzią trzeba ćwiczyć wiele lat, trzeba zdobywać doświadczenia. Nie da się, tak jak bycie zawodnikiem, nie da się mistrzem świata zostać w jeden rok. Tak samo naprawdę dobrym sędzią nie da się zrobić w krótkim czasie. Sędziowie, tak naprawdę sędzią doświadczonym, dobrym staje się po kilkunastu latach sędziowania i nauki, ciągłej nauki. A jakby ktoś chciał się zapisać na kurs sędziowania, to gdzie może się zgłosić? Do swojego okręgu, Okręgowego Związku Judo. Wszystkie okręgowe związki judo prowadzą nabór i szkolenia sędziowskie. Natomiast też mówię o tym, że trzeba być wcześniej zawodnikiem, trzeba spełniać wymagania, trzeba mieć minimum i pierwsze Q, czyli mieć jakieś doświadczenia zawodnicze, żeby zostać sędzią. Czy zawodnicy, jak dostają punkt na niekorzyść karę Shido, to zdarza się, że protestują? Zawodnicy mniej, często trenerzy protestują wtedy. Na ogół chodzi o to też, żeby... Dlatego się mówi, pokazuje gesty odpowiednie, za co była ta kara Shido, żeby wszyscy wiedzieli. I zawodnik, żeby wiedział, za co został karany, trener i również publiczność, żeby wiedziała, co tak naprawdę, jaka przewina została popełniona. Zauważyłem również, że sędziowie judo są elegancko ubrani. I jak sędziują walki, zawsze są w czarnych skarpetach. Tak, taki jest strój służbowy. Strojem służbowym są właśnie czarne skarpetki, ciemno-szare spodnie, czarna marynarka, biała koszula i ciemny krawat. Sędziowie muszą wyglądać odpowiednio na tej macie. No w końcu to jest też jakieś widowisko sportowe. Przy czym to nie było tak od zawsze. Na początku w ogóle judo, sędziowie sędziowali w judogach. Natomiast już bardzo dawno z tego zrezygnowano, zostało zmienione na taki garnitur w stylu angielskim. Tyle szef polskich sędziów judo, pani Krystyna Maciuszczyk. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.